Ewangelia według świętego Jana nasączona jest symbolami. Ewangelista uwielbia wprost tymi symbolami operować, tak by nakreślić jak najbardziej spójną postać Jezusa Chrystusa i tego wszystkiego, co nazywamy Ewangelią. Do ulubionych jego symboli należy na przykład światło i ciemność. Już od pierwszych stron Ewangelii Janowej słyszymy, że słowo, które stało się ciałem, było źródłem życia, a to życie było światłością ludzi i światłość w ciemności świeci i ciemność nie jest w stanie jej ogarnąć. Ciemność to drugi biegun, to coś, z czym święty Jan wiąże grzech, śmierć, ale jednocześnie wszystko to, co związane z szukaniem Boga po omacku. Zobaczcie, że kiedy Judasz wyszedł z wieczernika, to ewangelista odnotował, że była noc. To nie jest przypadkowa wzmianka. Każdy wiedział, że wieczerza paschalna musiała się odbywać po zapadnięciu zmroku wieczorem. A była noc, to znaczy była ciemność, to znaczy dosłownie i w przenośni. Judasz dał się ogarnąć złu, grzechowi. Ale z drugiej strony, kiedy w dzisiejszej Ewangelii słyszymy o Marii Magdalenie, która idzie do grobu, to kiedy ona tam się pojawia? Ona się pojawia wczesnym rankiem, kiedy jeszcze było ciemno. Tak odnotował to apostoł. Dlaczego uznał to za ważne? Bo w tej jego symbolice właśnie ciemność jest takim chodzeniem po omacku, takim szukaniem czegoś, szukaniem Boga przede wszystkim, który nie daje się znaleźć jakby. I Maria Magdalena ma w sobie taką potrzebę, intuicyjnie idzie we właściwym kierunku, no ale okazuje się, że nawet grób jest pusty. Nie dość, że nie spotkała tam nieboszczyka, to jeszcze grób został jej zdaniem, według pierwszego skojarzenia, po prostu okradziony z tego ciała jej mistrza. Biegnie do apostołów, żeby się podzielić z nimi tą wiadomością. Oni z kolei za jej przewodem pojawiają się przy grobie. Pierwszy wchodzi Piotr, za nim uczeń i widzą co? Rzeczywiście nie ma ciała, ale płótna, którym owinięto ciało Pana Jezusa, kilka dobrych metrów płótna, całun tak zwany, i ta chusta, którą miał na głowie zmarły, leżą osobno, zwinięte. Gdyby ktoś chciał ukraść jego ciało, to zadawałby sobie trud, żeby zdejmować całun, składać jeszcze gdzieś z boku. No jasne, że nie. I czy to jest dowód na zmartwychwstanie? Oczywiście, że nie. Oczywiście, słyszymy, że Piotr i ten drugi uczeń rzeczywiście dało im to do myślenia. Trudno powiedzieć, że mieli już taką wiarę, o jaką chodzi, ale rzeczywiście to było spektakularne coś. Tymczasem pusty grób wcale nie jest dowodem na zmartwychwstanie. To co jest? Otóż to wszystko, co apostołowie przeżyli i ta ich transformacja z tych zalęknionych, zamkniętych w wieczerniku, po tych, którzy nie bacząc na to, że mogą życie stracić, głoszą Ewangelię po całym świecie. To jest najważniejszy dowód. On osiągnie swoją kulminację po zesłaniu Ducha Świętego, kiedy ci właśnie zalęknieni nagle po prostu wychodzą i głośno wszystkim głoszą Ewangelię. Jest jednak pewne pole do ewoluowania tej wiary. Otóż apostołowie w takim pierwszym odruchu uznają Ewangelię za coś, co należy się poniekąd Żydom, co jest ich własnością i właściwie do pogan nie należy. Święty Piotr i inni apostołowie tak właśnie reagują. I właśnie dzisiejsze pierwsze czytanie jest kolejnym stadium w rozwoju tej ewangelicznej wiary. Apostołowie w osobie świętego Piotra nagle reflektują się, że wiara ich nie jest bynajmniej ograniczona do jednego narodu, że jest uniwersalnym czymś, dedykowanym wszystkim ludziom dobrej woli. Kiedy to się stało? Święty Piotr, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, był akurat z wizytą duszpasterską w Jaffo i tam miał taką dziwną wizję, w czasie której w południe czy około lunchu zobaczył, jak na dziwnym płótnie gdzieś z nieba spadają, opadają powoli jakieś dziwne zwierzęta, w większości nieczyste z punktu widzenia religii żydowskiej. I słyszy Piotr głos: Piotrze, zabijaj i jedz. Był głodny, ale no nie na tyle, żeby złamać przepisy prawa mojżeszowego. Nigdy nie jadłem nic nieczystego. Nie, to nie dla mnie.
Nie nazywaj nieczystym tego, co ja uczyniłem czystym. Piotr jeszcze nie rozumie tej wizji. Ona się tak naprawdę odnosi do pogan, których Bóg uczynił czystymi, w tym sensie rytualnym. Do tego stopnia, że Piotr może, nawet powinien, otworzyć się na pogan. To jest przewrót kopernikański. W chwilę później pod drzwiami Piotra są już emisariusze Korneliusza, setnika z Cezarei, którzy proszą go, żeby poszedł z nimi do domu ich pana. Piotr, jeszcze nie bardzo wiedząc, co to wszystko znaczy, nie mając zamiaru, nie miałby zamiaru, gdyby go nie poproszono przestąpić progu pogan, nagle wchodzi do środka i czuje się jak u siebie, zwłaszcza po tym, jak zobaczył dobrą wolę po stronie Korneliusza i całego jego domostwa. Duch Święty się tym ludziom udzielił. Oni wysłuchali właśnie katechezy Piotra, w której Piotr mówi chyba także rzeczy do siebie zwrócone, bo mówi o tym, że on i jego koledzy apostołowie, a także inni ludzie, którzy zobaczyli zmartwychwstałego, są świadkami. Tego wszystkiego, co Jezus wycierpiał, tego wszystkiego, po co przyszedł. No i no cóż, no właśnie, no to nie może być świadectwo ograniczone tylko do jednego narodu. I proszę bardzo, przyszedł i ogłosił im Ewangelię. To jest coś niesłychanie ważnego. To jest taki kamień milowy w rozwoju Kościoła. Bo gdyby to się nie wydarzyło, to prawdopodobnie my dzisiaj nie bylibyśmy chrześcijanami, my nie Żydzi. Ale na tym, jakby w tym procesie docierania z Ewangelią do różnych pogan, oczywiście było niemało perturbacji. Nie wszyscy tak do końca uwierzyli Piotrowi. Piotr też tak nie do końca jeszcze sam przeżył to, tak w 90% można powiedzieć, przeżył to, że Ewangelia jest uniwersalnym czymś. No ale właśnie, ci wszyscy, którzy docierali z takim ewangelicznym orędziem do pogańskich miejscowości, wspólnot, tak jak Paweł zwłaszcza, często doświadczali takiego wstecznictwa, które się w pewnym momencie włączało. To znaczy, nagle ogłosił Paweł Ewangelię, potem poszedł dalej, tutaj już wspólnota zaczęła kwitnąć i nagle przychodzą jacyś bracia z Jerozolimy, tak zwani judaizantes, którzy mówią, no nie, no wy jesteście Żydami, a wy nawet nie jesteście obrzezani. I zaczynają kwitnąć takie różnego rodzaju rzeczy związane z takim wchodzeniem do judaizmu z powrotem, do rzeki, w której oni nigdy nie byli. To już nawet nie jest wejście do tej samej rzeki po raz drugi, tylko do rzeki, w której nigdy nie byli, mówiąc bardzo symbolicznie. Więc Paweł w tym liście do Kolosan, którego fragment czytaliśmy w drugim czytaniu, Paweł mówi do swoich adresatów, że potrzeba jest, że skoro już przeżyliśmy coś, skoro już przeżyliśmy nasze zanurzenie w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, powinniśmy szukać tego, co w górze, tam, gdzie jest Jezus. Co to w ogóle znaczy? Po pierwsze, jeszcze raz powtórzę, że ci Kolosanie niestety wystawieni są na niemałą próbę. Ich wiara wystawiona jest na niemałą próbę, bo tam się ożywają takie tendencje judaizujące. Paweł bardzo z tym walczył, bo judaizm z jego perspektywy był już zamkniętym rozdziałem. Bardzo był potrzebny. On jest takim no, jakby rozdziałem, bez którego nie można, ale ci, którzy właśnie przyjmują Ewangelię, nie mają potrzeby cofać się aż do tamtego punktu, któremu na imię judaizm. I mówi Paweł, że po prostu absolutnie trzeba odrzucić wszelkie te bajania, wszelkie te rzeczy, które ujmują Chrystusowi z tego, co On zrobił. Całego tego nazywamy to dzieło zbawienia, które stało się tak zbawienne dla nas. I w tym akurat fragmencie Paweł mówi, żebyśmy szukali tego, co u góry. Nie chodzi o to, żebyśmy bujali w obłokach, żebyśmy chodzili nad ziemią, to znaczy jakby odrealnieni byli. Nie, bynajmniej. Paweł pokazuje, że jak już ktoś coś przeżył, jak już faktycznie Ewangelią zaczął żyć, bo to jest coś, co nadaje sens nowy jego życiu, no to musi być widać, że tak powiem, na zewnątrz. Nie można tej kolejności odwrócić. To znaczy nie można najpierw być porządnym człowiekiem i w ogóle, i żeby dopiero przyjąć Ewangelię. Kiedy Paweł idzie do różnych ludzi, nie mówi im najpierw się poprawcie, bądźcie grzecznymi dziećmi, ludźmi i tak dalej, i wtedy dopiero my wam ogłosimy Ewangelię. Nie, Ewangelię głosi im tu i teraz. Niezależnie od tego, jaką mają przeszłość, ile za uszami i tak dalej. I ta Ewangelia ma dopiero inspirować właśnie do tego szukania tego, co w górze. Chodzi o pewnego rodzaju kontrast. To wszystko, co na ziemi, co ziemskie, to mówi Paweł tak. Rozpusta, nieczystość, lubieżność, zła żądza, chciwość. To są bałwochwalstwa wszystko. Z ich powodu nadchodzi gniew Boży na synów buntu.
A wy odrzućcie to wszystko. Odrzućcie gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę i tak dalej. Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami. My wobec tego nie należymy już do tego poziomego wymiaru, chociaż tutaj cały czas się poruszamy, w sensie standardów, które nam przyświecają, a które wynikają z naszej wiary, jesteśmy już tam. Innymi słowy, mamy szukać wyższych standardów, a nie tych tylko tutaj na ziemi, tych słabych bardzo często. Moi drodzy, to wszystko się dzieje wówczas w sposób naturalny, kiedy jest relacja, kiedy coś przeżyliśmy, kiedy nastąpiło spotkanie ze zmartwychwstałym. Życzę sobie i wam, żebyśmy mogli powiedzieć o sobie kiedyś: tak, spotkałem, przeżyłem, uwierzyłem i oto jestem, odmieniony, szukający tego, co w górze. Pozdrawiam, błogosławionych świąt.